This is so crazy, you know. When I see this drought, then I was so surprised because it's so many teams in the European League, and then we get jobs. So it was a big surprise, but it was also fun, you know, to come back here to play one time against Zabrze and not for Zabrze. I want to thank the fans because it was really amazing. I didn't expect them to be so positive, you know. Normal when a player goes away, it's maybe not so positive, but they were really nice and I'm really thankful for that. Można powiedzieć, ci pierwsza połowa to taki górnik trochę niedotarty. No, było dużo mankamentów, dużo, że tak powiem, rzeczy było do poprawy. Szczególnie dyscyplina, bo tam sobie jeden wybiegł, drugi sobie zrobił coś innego, trzeci sobie pobiegł. Takie rzeczy naprawdę drobne, które tak mają kolosalny wpływ na końcowy wynik. To było przegadane w szatni, w przerwie, w drugiej połowie zagraliśmy przede wszystkim mądrzej w obronie, bardziej ciaśno, nie pozwaliliśmy się tak rozciągać na drugich. I za obroną poszedł bramkarz, za bramkarzem poszły kontry, to taka efekt kuli śnieżnej, tak? Wygraliśmy 8 bramkami, bardzo się z tego cieszę, aczkolwiek tutaj już wszyscy dookoła hura, hura, hamujemy troszeczkę entuzjazm, bo za tydzień w Szwajcarii nas czeka równie ciężki ból jak tutaj i my mamy 8 dni, żeby się na ten mecz przygotować, oni również mają 8 dni, żeby się na ten mecz przygotować, także jest 0-0. Siadamy w busa w piątek, jedziemy do Szwajcarii i będziemy kminić tutaj przez cały tydzień, jak się najlepiej do tego meczu przygotować. Obrona była dobra, ale jeszcze mamy nasze problemy, bo to też całkiem nowa drużyna znów się zrobiła, nowe zawodniki przyszły. No i to jeszcze trochę trwa, bo my też mieli tylko 4 tygodnie przygotowania, no to jeszcze trochę potrzebuje. Ale ogólnie to pierwsza połowa było w miarę, ale druga połowa to już nie wspominamy. Pierwsza połowa też chyba myślę, że troszkę każdy się stresował pierwszy mecz u siebie. Po długich przygotowaniach, ale na szczęście, nie, ogólnie myślę, że cały mecz w obronie dobrze zaprezentowaliśmy się, bo w pierwszej połowie straciliśmy 10, a w drugiej 9 bramek. No w drugiej połowie to naprawdę obrona tak pracowała, że ja czasami byłem bezrobotny, także gratulacje dla chłopaków za grę w obronie, a myślę, że w ataku troszkę bardziej musimy koncentrację, cierpliwość przede wszystkim, za szybko rzucamy, ale myślę, że jeszcze to nadrobimy.